fotograficznie, Wojciech Zamecznik w Zachęcie. Czyli jest to wystawa, na której zobaczymy tylko oryginalne prace wykonane przez Zamecznika. Zdecydowałyśmy się z Karoliną Lewandowską, która jest współkuratorką tej wystawy, żeby nie robić żadnych współczesnych wydruków, reprintów, niczego, czego nam brakowało do narracji, żeśmy nie wyfabrykowały. Ta wystawa ma taki charakter też muzealny, w takim sensie, że pokazuje rzeczywiście obiekty wyjęte z archiwum Zamecznika. Wystawa mówi o tym, w jaki sposób Zamecznik traktował fotografię i jak porządkował za pomocą aparatu fotograficznego swój świat i swoją sztukę i w jaki sposób wykorzystywał fotografię w swoich projektach graficznych. Każda sala ma tytuł wzięty z Zamecznika. Za każdym razem to jest albo cytat z jego korespondencji, z wywiadów, albo z takiego interesującego programu, bo od 60 roku przez kilka lat uczył na Akademii, prowadził pracownię projektowania fotograficznego właśnie. Zamecznik tworzył w domu, jego dom był jego pracownią, najbliższa rodzina to byli te właściwie jego modele tak naprawdę. Ten kontekst rodzinny jest bardzo ważny i w tej sali można zobaczyć też film Adama Palenty, zmontowany z oryginalnych taśm Zamecznika, który nie tylko fotografował, ale też był filmowcem amatorem. In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow. Sercem wystawy jest pokazanie całego procesu tworzenia projektów graficznych, głównie plakatów, od pierwszych szkiców właściwie, od rysunków, które często właśnie były, nie wiem, malowane akwarelą czy też ołówkiem, a potem były realizowane w formie fotograficznej, co jest bardzo interesujące. Ostatnia część, która nosi tytuł Interesuje mnie ruch i opowiada o tym właśnie, jak Zamecznik próbował przekazać ruch w swojej sztuce. Zobaczymy tam zarówno czołówki filmowe, taki element bardzo ważny jego twórczości, bo jest twórcą kilkunastu czołówek, w tym tej najsłynniejszej, to znaczy Pegaza, telewizyjnego programu, takiego jednego z najsłynniejszych o kulturze. Te Pegazy nie pokazujemy, pokazujemy czołówkę do filmu Jutro premiera, bardzo piękną, fotograficzną czołówkę też ciekawego filmu. Ta ostatnia część właśnie taka bardzo no już estetyczna, można powiedzieć też, taka metaforyczna, która mówi właśnie o tym, jak w jaki sposób ten ruch i ten gest malarski starał się przekazać w dwuwymiarowej pracy. Kończymy takim właśnie bardzo ładnym, przepięknym cyklem malowania światłem, bo Zamecznik eksperymentował właśnie też z takimi rysunkami świetlnymi. Jeśli chodzi o tę konkretną wystawę, no to jest właściwie, rzeczywiście kończy się, zdaje się, 24 kwietnia. Jest bardzo dużo różnych wydarzeń towarzyszących, także też zapraszam, żeby zaglądać na stronę Zachęty, bo tam program i filmowy, i dla dzieci, bardzo ciekawe warsztaty będą realizowane. No a we wrześniu jest wystawa w Lozannie, w Muzeum Fotografii w Lozannie, jednym z takich najistotniejszych na mapie Europy miejsc zajmujących się sztuką, no, głównie fotografią. To nie będzie dokładnie ta sama wystawa. Anne Lacoste, która jest znawczynią fotografii, będzie kuratorką tej wystawy. Tutaj pomagamy poznać kontekst i Polski, i w ogóle twórczości Zamecznika. No i tam ogromna wystawa z publikacją też będzie już jesienią tego roku, także rzeczywiście będzie się dalej z nią, na pewno z częścią tych prac, na pewno część tych samych prac będzie pokazana.